Dzień dobry, jestem Giuseppe Giliosze, witam w mojej kuchni. Wiecie, kiedy ja była Polska, ja na zawsze znalazłem super fajny chleb. Naprawdę Polska jest super dobry chleb. Ale jeśli chcecie zrobić wy do domu dobry chleb, jak to zrobić? Łatwo. Oglądaj Giuseppe Giliosze, dlatego dzisiaj będziemy robić prawdziwe chleby. Dobrze, ale wcześniej startować, daj mi like na ten video i też subskrybujcie na mój kanał. Patrzcie, że już jesteśmy prawie na 10 tysięcy. Dobrze, zaczynamy nasz przepis. Zaczynamy od zrobienia autoliza. Co to znaczy autoliza? To znaczy, że dajemy cała mąka, mieszamy i później dajemy 50% waga mąka, dajemy wodę. Kilo mąka to znaczy pół litra wody. W ten sposób mąka zacznie wytwarzać cukry potrzebne drożdżom jako pożywienie. Nasze ostateczne ciasto będzie miało 62% nawilżenia, więc oznacza to, że później musimy dodać kolejne 120 ml wody więcej. Ale nie teraz, później. Teraz naszym celem jest zwilżenie każdego ziarna mąki. Teraz możemy wyczuć rękami, czy nadal są suche części. Widzisz, ciasto jest całkowicie rozdrobnione w tej fazie. Przykrywamy i zostawiamy na przynajmniej godzinę. Lepiej zostawić w lodówce. Chociaż wygląda to tak jak wcześniej, w rzeczywistości to ciasto jest już zagęszczone, jest ze sobą zjednoczone. Pamiętaj, że musimy dodać kolejne 120 ml wody i robię to rozpuszczając w środku 7 gram drożdży. A i teraz pomału dodajemy do masy. Woda nie zostanie łatwo wchłonięta. Będzie trzeba cierpliwie trochę ugniatać. Po kilku minutach zobaczycie, że zostanie całkowicie wchłonięta. Jak widzicie, masa nie będzie gładka, ponieważ użyłam nierafinowanej mąki, która celowo nada mojemu chlebowi ustykalny wygląd. Dodajemy sól i kontynuujemy wyrabianie, aby całkowicie się wchłonęła. I teraz brakuje ostatniego ważnego elementu. Wiecie, które? Oliwa z oliwek. Teraz dodaję tu do masy, ale nie wszystko. Patrzcie. Daję tu i ciut do ręki, aby będę łatwo ugniatać masę, aby się nie kleiło do rąk. Teraz pozwolę mu odpocząć. Rozpocznie 3 fazy odpoczynku po 15 minut każda. Ale później zobaczymy. Przykrywamy i ustawiamy w temperaturze pokojowej. Po pierwszych 15 minutach złożymy ciasto tak, aby zawierało jak najwięcej powietrza. Patrzcie.
A, w ten sposób. I voilà. I teraz znowu zamykamy i muszę odpocząć jeszcze druga faza 15 minut. Teraz ciasto, jak widzicie, będzie mniej lepkie. Kontynuujemy fałdowanie, aby wprowadzić powietrze. W ten sposób. Raz, dwa, trzy. Dopóki damy radę. Kiedy już nie jest elastyczne, dobrze, odkładamy. I idziemy na trzecią fazę. Teraz zauważymy, że ciasto jest zauważalnie bardziej miękkie i gładsze. Zrobimy fałdę po raz ostatni. I teraz ciasto jest gotowe do fermentacji. Patrzcie, jakie fajna jednolita kula, zrobiłem. Super. Teraz odstawiamy na pierwsze 2 godziny w temperaturze pokojowej i później przez przynajmniej 12 godzin w lodówce. Dajemy trochę mąki na stolnicę i teraz patrzcie nasze ciasto, jakie fajne jest. Patrz, ale rosło i ile tlen ma w środku, to jest super dobre. Kiedy ma dobrze powietrze, będzie super dobre chleb. Odwracamy miskę i teraz czekamy ciut, aby ciasto się odkleiło. I voilà! Ale fajne i pachnące. Ciasto dzielimy w długość ilości bochenków, które chcemy uzyskać. Ja zrobię 2. Jeden okrągły i jeden długi. Zaczynam od tego długiego. Patrzcie, co ja robię. Delikatnie rozprowadzam, nie ściskając za bardzo, żeby nie wypuścić powietrza. I zaczynam robić fałdy, patrzcie, żeby złapać więcej powietrza. Widzicie? W ten sposób. A potem w końcu je uszczelnić. Przygotowałem kosz z średka, gdzie odłożę chleb. Posypuję trochę mąką. Wykładam go do koszyka, pozostawiając zamknięcie na górze. Patrzcie. Trochę też posypuję mąkę na tę stronę. I przykrywam ściereczką. Teraz zrobimy ten okrągły. Tak samo, widzicie? Odkładamy delikatnie. I zrobimy fałdę w ten sposób. Dobrze. I voilà. Jeszcze. I uszczelnimy. Tutaj użyję aluminiowej miski bez użycia szmatki. Posypujemy trochę mąki. I patrzę teraz ten aluminiowy, trochę mąki tutaj też i voilà, odkładamy i przykrywamy ściereczką. Odstawiamy w temperaturze pokojowej na przynajmniej godzinę.
przygotujemy naszą blachę, dajemy trochę mąki, odkładamy dwa bochenki, ale tym razem zamknięcie ma być na dole. Jaki fajny chleb. Tak samo zrobimy na okrągły. I voilà. Posypujemy mąkę do góry. Patrz. A w ten sposób. Nie za dużo, bo będzie się dymić. Robimy nacięcia na chlebie, aby umożliwić równomierne pieczenie. Następnie pieczemy przez 35 minut, z czego pierwsze 20 minut przy zamkniętym piekarniku. W ciągu ostatnich 15 minut zostawimy piekarniku trochę otwarte. W ten sposób chleb utworzy bardziej chrupiącą skórkę. Jest gotowy! A słyszycie, jak chrupie? Słyszy się? Otworzy uchę i voilà! I patrzymy w środku, jaki jest. Super, super! I to okrągły, dobrze pieczyło. Zobaczymy. Wow! Pierwsza klasa chleb. I teraz ja idę spróbować. Mamma mia! Perfetto! Ale ja jestem zadowolony. Dlatego, widzicie? Teraz wiecie, dlatego ja nie kupię chleba. Dlatego ja zrobię na pewno super, super smaczny, super dobry, super zdrowy. Dlatego ja używałam tylko mąka, stara mąka, że jest, jak się dice, ziarna. Starożytne. Ja też dam Ci link na opisie, gdzie musicie kupić. Ale ja myślę, że macie polska, dobra mąka, naturalna. Że podobało Ci się ten video, daj mi like. I też subskrybujcie na mój kanał. Możecie też znalazłeś przepis na mojej stronie internetowej www.giuseppedinoshef.com. Super dobry, super zadowolony. Ja będę zjechał chleb. Do zobaczenia następny przepis. Arrivederci!